Sklep dziecki Pod ścianą równiutkie rzędy siodeł. Na półkach sztyblety, kaski, toczki. Po lewej zgrzebła ogłowia i kantary. A za ladą właścicielka. wąsata szatynka o sylwetce rotmistrza i twarzy konia czystej krwi angielskiej. Słucham? Zaoferowała swoje usługi, stając na baczność. Chciałam kupić takie ochraniacze na łydkę z... Czapsy. Poprawiła. Rozmiar nogi? Dwadzieścia trzy, zmarszczyła brwi, widocznie udzieliłam błędnej odpowiedzi. Inaczej trzydzieści siedem, poprawiłam nieco drżącym głosem. Obwód łydki, rzuciła zirytowana. Przecież Czapsów nie zapina się na stopie. Łydki? To jakieś trzydzieści dwa albo może trzydzieści trzy? Zastanawiałam się, patrząc na swoje nogi. Tylko tyle? Ja bym dała trzydzieści pięć. Za maszystym ruchem zgarnęła spółki półki grafitowe czapsy. Te będą dobre, proszę założyć. Wykonałam rozkaz. Trzęsącymi się palcami zapięłam rzepy. Troszkę luźne, ale na dżinsy będą ok. Pani jeździ w dżinsach? <grytanie> Pewnie jeszcze w tych półbutach. Wskazała paluchem na moje adidasy. Na razie tak, wyjąkałam. Bo właściwie to... To miałam jedną lekcję i powoli kompletuję odpowiednie wyposażenie. Czyli? Więc. Yy, mam już kopystkę i zgrzebło, pochwaliłam się. A to czek? Na te pierwsze zajęcia założyłam zimową czapkę. Gratuluję odwagi. To była gruba czapa, rodzaj uszanki, zaczęłam się tłumaczyć. No cóż, jeśli człowiek nie dba o własny mózg, to najwyraźniej nie ma się o co martwić, skwitowała pani Rotmistrz, energicznie pocierając wąsa. Jak będzie z tymi czapsami? Zapakować? Jeśli chcesz się czegokolwiek nauczyć, poradził mi Bolek, nie zaczynaj od wizyty w sklepach specjalistycznych. Potrafią odstraszyć nawet profesjonalista. Siódme. Przygotowania do obiadu. Ja mieszam szczawiówkę autorstwa Bolka, a Maciek swoje białkowe bodygainery. Serio mówiłaś o tych koniach, że chciałabyś jeździć? No chciałam, ale te wszystkie gadżety skutecznie zniechęcają. Mógłbym cię pouczyć, wszedł mi w słowo. W stylu western, najmniej inwazyjny wobec koni. Nie używamy żadnych szpicród, ani wędzidła, ani koń, ani ja. Sama nie wiem, trzeba by wcześniej przemyśleć, przygotować się jakoś. Oho, odzywają się genetaty. Nad czym tu się zastanawiać, cisnął Maciek. Masz czas, ja mam konie. Ale nie mam sprzętu poza czapsami. Wystarczy, a coś na głowę? Przecież nie włożę turbanu z ręcznika. Pożycz od starego kask orzeszek. Mówiłaś, że niczego nie wyrzuca? On nie, ale my z Anią staramy się pozbywać klamotów. Inaczej zapełniłby wszystkie pokoje aż po sufit. W pawlaczu już niczego nie znajdę. Ania, moja macocha, przeczesała go ostatnio. Sprawdź w garażu, to taki sezam każdego faceta, mrugnął. Tylko nie kop za długo, bo widzimy się kwadrans po siódmej. Pognałam do chaty i zaczęłam wykopki. Na początek garaż, jak radził Maciek. Wśród części do MZ-ki, nie jednej, znalazłam hełm czołgisty, kask strażaka i drugi, do gry w hokeja, kudłatą perukę z fryzurą na pudla, turban, jakiego nie powstydziłaby się Gloria Swanson, dwie uszanki, kapelusz bojski oraz niemiecką pilotkę. Ani śladu orzeszka. Co tu wybrać? Wieczorem. Może być, oświadczył Maciek, jak żołnierz lub dwafe. Konie nie pękną ze śmiechu? Zobaczymy. Chodź, przedstawię ci chłopaków. Weszliśmy na dużą łąkę. Maciek podprowadził mnie do jednego z trzech niewielkich koników. To jest paker. Ten, myszata, to Szkatuła, na nim będziesz jeździć. A tamten dalej? Winę tu, stary dziadek. Nie będziemy go męczyć, bo swoje już odpracował. Dwadzieścia lat w szkółce jeździeckiej. Do dziś staje dęba, kiedy słyszy dziecięce głosy, a tam pod laskiem Rambo, nasz największy cwaniaczek i dominant w stadzie. To maleństwo? Zdziwiłam się, widząc szarego kucyka z wyczesanym ogonem. Obraziłby się, gdyby cię słyszał. Nawet nie wiesz, jakie ma zębiska. Musi być przywiązany, bo się rzuca na chłopaków i chce przejąć władzę. Na no, ludzi też? Do ludzi łasi się jak psiak, pieszczoch jeden rozczulił się Maciek ale dla innych koni po prostu bestia. Widzisz też ramę na zadzie szkatuły? Robota Rambo. To co, miśki? Bierzemy się do roboty. Ósme. Weszłam do dyżurki na zgiętych nogach niczym gepard szykujący się do biegu życia. Jak było? Zapytał Bolek, porządkując pliki z receptami. Twardo, rzuciłam. Ostrożnie usiadłam na krześle. Zabolało. Jutro będą zakwasy. A jak szkatuła? Dopytywała Julka. Mój ulubieniec, nie licząc Rambo. Towarzyski niczym amerykańscy turyści. Zamiast chodzić w kółko na ląży, co chwilę podbiegał do Maćka i parskał mu w ucho. Szkatuła jest przylepą jak mało kto? Uśmiechnął się Bolek. Idealny terapeuta. I pomyśleć, że Maciek go wykupił w ostatniej chwili z wycieczki? odezwała się Jadzia. Z jakiej wycieczki? Do Włoch. No wiesz, z biletem w jedną stronę. Paker też miał sporo szczęścia, że trafił do Ryśka, wywalili go z każdego klubu w województwie. Za co? Zdziwiłam się? Paker nie miał wprawdzie angielskiego charakteru szkatuły, ale nie wyglądał mi na potwora. Długa historia. Trafił do trenerów, którzy palcatem i kopniakami wybili mu resztki sympatii do jeźdźca, dlatego robi wszystko, żeby się go pozbyć. Ociera się od drzewa, wskakuje do każdej kałuży, tapla się w błocie i strzela baranki. A winę tu? Przepracował w stadninach dwadzieścia lat i oddali go Maćkowi za trzy butelki wódki. Miłość do koni w wydaniu polskim. Miłość w ogóle słabo wypada w realu, zauważyła Julia markotnym głosem. Co innego w piosenkach? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję, bolek rozłożył ręce. Zarobiony jestem. 9, 6 rano. Zobaczysz, jak się dobrze poczujesz, zapewniał Maciek. Nie ma nic lepszego niż poranna jazda bez trzymanki. Na razie to czuję kilo piasku pod każdą powieką, mruknęłam poprawiając pilotkę. I pomyśleć, że jeszcze półtora miesiąca temu o tej porze byłam już po dwóch kawach i garści parafarmaceutyków mających mi zapewnić większą wydajność w firmie. O co chodzi z tą jazdą bez trzymanki? Dziś próbujemy bez ląży. Wyjaśnił, wręczając mi gwóźdź przerobiony na kopystkę. Posłusznie wzięłam się do pracy. Na tym właśnie polega nauka jazdy. Najpierw trzeba przygotować konia, wyszczotkować mu sierść, wyczyścić kopyta, rozczesać ogon i dopiero wtedy startować z siodłem. Spróbujemy pokłusować, bo szkatule strasznie się nudzi, oznajmił nagle Maciek. Kłus na trzeciej lekcji? Nie przeżyję tego szaleńczego pędu, Maciek prychnął. Konia arabski by ci pokazał, co znaczy pęd. Jak wskakujesz na takiego, to jakbyś zapalała nowiusieńkiego porszaka. Mięśnie aż mu grają pod skórą, gotowe do akcji. A gdyby arab zobaczył przed sobą tyle wolnej przestrzeni, co tu na łące, rozmarzył się, przerywając szczotkowanie pakera, to by wyprół, że nawet nie zdążyłabyś narobić ze strachów majtki. Nie to, co te leniwe trabanty, poklepał szkatułę po szyi. Na miejscu szkatuły czułabym się urażona. On i tak wie, że nie wymieniłbym go na stado Arabów. Co młody? Koń dmuchnął Maćkowi prosto w opalone ucho. Koniec gadania, zarzucamy siodło i jedziemy. Gotowe. Odparłam, kiedy udało mi się dopiąć popręg. Sprawdź dobrze, bo szkatuła lubi się nadąć. Potem w trakcie jazdy wypuszcza powietrze, a jak wyczuje, że siodło ma luz, daje susa i lądujesz pięć metrów za nim. Zdarzyło ci się spaść? No pewnie. Jak dostałem pakera na pierwszej jeździe, zrzucił mnie przez głowę. I co? Wstałem, otrzepałem tyłek, a potem spokojnie powiedziałem pakerowi, żeby się nie wygłupiał. Zrozumiał, że ze mną nie trzeba pogrywać, bo ja mu krzywdy nie zrobię. Co on taki nerwowy? spytałam, patrząc jak paker wyrywa sobie z piersi strzępki sierści. Nie znosi dopinania po pręgu, bo go w klubie bito po brzuchu, żeby spuścił powietrze. I nawet teraz przy dopinaniu się irytuje, wracają dawne wspomnienia, czasem nie wytrzyma i chwyci mnie za rękaw. Gryzie? Jagoda, gdyby koń chciał cię ugryźć, to by ci wydarł pół pośladka. On tylko szczypie. Zresztą wiesz, jak swój gryzie, człowiek więcej zniesie. Nawet jeśli czasem bardziej boli. Pogładził pakera po aksamitnych chrapach. Strzemiona dopasowane? Na długość ramienia, jak mówiłeś, to wskakuj. Maciek przytrzymał konia, a ja wgramoliłam się niezdarnie na siodło. Na drugi raz nie wypinaj tyłka, bo szkatuła lubi sobie szczypnąć, jak to facet. Dla niego to pieszczota, ale ty będziesz mieć sińca. Dobra, nogami obejmij brzuch, pięty w dół i rura. Szkatuła leniwie ruszył przed siebie, obrywając listki ze wszystkich mijanych krzewów. Faktycznie, Porsche, to on nie jest. idąc stępa za pakerem. To dlaczego siedzisz jak w sportowym aucie? Co ja mówię, siedzisz, ty prawie leżysz jak goda. Teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby koń ci się spłoszył i skoczył do przodu. Co? Zaliczyłabyś pierwsze lądowanie i musiałabyś postawić mi wódkę, taki zwyczaj, dodał. To nie można nigdy spaść z konia? Nawet trzeba. Siedem razy, żeby się nauczyć jeździć, a siedemdziesiąt siedem, żeby jeździć dobrze. Ale po co zlatywać idiotycznie? Ósma. Ledwo przywlokłam się na stację, przyszła Malina, mistrzyni w tłuczeniu prezentów od firm farmaceutycznych. Znowu jest źle, powiedziała rzucając mi spojrzenie rannej sarny. Wszystko się rozpada. Sypie się niczym tynk ze starej kamienicy. Na dodatek znalazłam u mamy klej do protez. Czyj? Właśnie w tym cały problem. Tydzień temu pojechałam do domu. Zaczęła opowieść. Mieszkuję w szafce pod zlewem, a tam wśród proszków, wybielaczy i różnych kretów do rur namierzam klej. Wyciągnęłam tubkę i pokazuję mamie. Oddaj babci, bo pewnie przeryła pół mieszkania, żeby go znaleźć. Mówię. Na no to mama spokojnym głosem. To mój klej. Pytam. Od kiedy? A ona? Wyraziłam zainteresowanie. Że od kwietnia. Wtedy sprawiła sobie protezę. Dla mnie to spory wstrząs, bo widzisz, mama ma dopiero 53 lata. Może ma słabe zęby? Skąd? Po prostu rozpędziła się z wiosennymi porządkami. Zaczęła od wymiany okien, a skończyła na żuchwie. Przeraża mnie to wszystko to całe, całe. Szukała właściwego słowa. Przemijanie? Podsunęłam. Nawet nie własne, ale bliskich. Myślałam, że są zdrowi, silni, że będą zawsze, tu nagle znajduję w szafce klej do protez. Najpierw klej, a za chwilę pampersy dla dorosłych, a potem ulotki domów, opieki i hospicjów. Okropne! No ba, pamiętam jak tato znalazł w kuchennej szafce płatki kolagenowe pod oczy. Od kiedy Ania używa takich specyfików, zdziwił się. Zawsze mówiła, że szkoda jej pieniędzy na szarlatańskie wynalazki. Wyjaśniłam, że płatki są moje. Spojrzał na mnie badawczo Twoje? Upewnił się. Przeciw zmarszczkowe? Kiwnąłam głową. Tato zerknął jeszcze raz i nagle jakby się postarzał o dwieście lat. Postał przez chwilę w kuchni, a potem wyszedł dziwnie szurając kapciami. Od tamtej pory starannie chowam wszystkie kosmetyki przypominające o upływie czasu. A poza tym zrobiłam sobie badania, odezwała się znowu malina. No i. Wszystko w normie, nawet testosteron. Ukryła twarz w dłoniach. I to cię martwi, że nie można zwalić winy na wyniki? No właśnie. Człowiek myśli, że wystarczy podregulować to i owo. Tu dosypać, tam naoliwić, dodać gazu i do przodu. A to wcale nie jest takie proste. Czasem bywa proste, jak budowa cepa, stwierdził Bolek, odpoczywając po wyczerpującej wizycie u przybyszewskich. Pamiętasz tę starzystkę, Odryśka? Karinę, której marzy się zimna chirurgia? Skinął głową. Okazało się, że miała paskudną zgorzel lewej szóstki. Stąd ten smród przemijania i inne sensacje. Przedwczoraj usunęła ząb. I co? Przestała nosić czarne ciuchy i gotycki makijaż, wygląda jak licealistka. To chyba dobrze, rzuciłam, zastanawiając się, czy ja bym chciała tak wyglądać. I co by mi to dało? Powodzenie u dzieciaków albo podstarzałych perwersów? Możliwość zabawy w klubach, których muzyki nie znoszę? Większy wybór ale czego? Ubrań? Przecież mnie wystarczą zwykłe dżinsy i koszulka. Jeden ząb i taka transformacja podjął bolek po chwili a innych nie zmieni nawet wycięcie połowy jelit. Dziesiąty. Nikt nie przyłazi, to znaczy rysiek zajrzał przez okno, ale przyłapany czmychnął niczym wiewiórka. Facet od cytryn ćwiczy wprowadzanie dnia dziecka. Mąż Anity dalej przegląda sieć w poszukiwaniu złotej rybki, która spełniłaby jego ukryte marzenia. Malina tłucze kubki gdzieś w Krakowie, tak blisko, jednocześnie tysiące kilometrów stąd. Nudzę się! uznajmił Maciek, podjadając kapsułki L-karnityny na przemian z tauryną i kreatyną. Ja też, przyznała się Jadzia, bębniąc palcami w telefon. Już bym wolała, żeby któryś zadzwonił, choćby Dewiant. Przynajmniej miałabym z kim pogawędzić. Z nami możesz, odezwała się Julka. Ale o czym, jak już wszystko wiemy? Ja nie wiem, odezwałam się za starej gazety. Na przykład, dlaczego Bolek ma takie właśnie imię? Dosyć nietypowe, zwłaszcza u facetów w Twoim wieku. Może i nietypowe przyznał Bolek ale wybrane z namysłem. Tato liczył, że pomoże mi zdobywać szczyty list przebojów albo złote palmy. Twój stary to naprawdę astronauta podsumował Maciek buja w obłokach, jak kiedyś Gagarin. A co właściwie znaczy Bolesław? zainteresowałam się. Człowieka, który ma zdobyć więcej sławy Więcej od kogo? Od ojca. Myślał, że dzięki temu wyrosnę na słynnego artystę. Podobno miałem potencjał. Julka mówiła ci o banknocie? Banknot. Zanim Bolek zaistniał w polskiej medycynie, zdobył lokalną sławę dzięki zdolnościom plastycznym. Na jednej z nudnych lekcji języka rosyjskiego dwunastoletni wówczas Bolek podrobił 20 zł, używając w tym celu czterech kredek woskowych. Godzinę później w szkolnym sklepiku wymienił banknot na trzy opakowania lentilków, woreczek, cytronady oraz pięćdziesiąt groszy reszty, czym zyskał podziw i sympatię kolegów z klasy. Rozwijasz stare zdolności? Po co, dziś są skanery, drukarki. Już nie potrzeba rękodzielników. Ludzie czasem robią coś niepotrzebnego, byle zadowolić rodziców, rzuciłam myśląc o swoim tacie. Ilu kłamstw się dopuściłam, żeby oszczędzić mu zgryzoty. Nawet teraz nie wie, jak sprawy się mają z moją firmą. Ja chyba też tego nie wiem. Bartek milczy, Magdanie dzwoni. Cisza. Przed burzą? Mój stary nadal wierzy, że założę kapelę rokową. Dobiegł mnie zmęczony głos Bolka. Fantasta. Przecież lekarz to taki fajny zawód. Nie wiem, czy słowo fajne oddaje wszystkie blaski i cienie mojego fachu, ale niech ci będzie. Więc twój tato nie chce się pogodzić, że wybrałeś inaczej. Sprawa jest bardziej złożona, posłał mi swój uśmiech. Niby wybrałem, ale nie do końca tak, jakbym chciał. Stary to czuje i próbuje mnie pocieszać, że nie jest za późno na zmiany, że taki lem albo Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar też zaczynali od medycyny, że wszystko jeszcze może się wydarzyć. Pozytywnie. Cudzy optymizm może czasem wykończyć, westchnął Bolek. Wiesz, co ostatnio usłyszałem? Że jak będę bywać wśród bogaczy, to ktoś mnie wreszcie wyłuska. Niczym tego biznesmena niemczyckiego. Ostatnio wpadłem do rodziców na dzień ojca i zanim zdążyłem ponarzekać na stan wyposażenia naszych karetek, stary wyjawił Synu, Niemczycki też by teraz narzekał, gdyby pewnego dnia nie spotkał na kortach tenisowych bogatego sponsora, który mu pomógł wystartować. Co ty na to odparłem Tata, ja bym najpierw musiał spotkać w barze mlecznym jednego sponsora, który zafundowałby mi lekcję tenisa, i drugiego, który pożyczyłby mi rakietę. 11. pierwsza wolna niedziela od początku lipca. Więc kłusujemy trzecią godzinę po nadrzecznych druszkach i ścieżynach. Szkatuła przestał się płoszyć na widok butelek, papierków od lodów, a nawet szeleszczących reklamówek. Może dlatego, że i ja przestałam się napinać, wyglądając w trawie rozmaitych zagrożeń? A może stracił nadzieję, że wrócimy na podwieczorek do stajni i sunie posłusznie za pakerem? Ja zaś straciłam nadzieję, że będę elegancko anglezować. W szkole Western nie ma takich sztuczek. Widziałaś kiedyś kowboja, który podskakuje na siodle niczym wiktoriańska dama? Parsknął Maciek. Uznałam, że to pytanie retoryczne i zmieniłam temat. Czemu nie zwracasz się do Bolka po imieniu? Bo stoi wyżej w hierarchii. Głupio, żeby doktora tykał byle sanitariusz. Jakiś porządek musi być, co nie? Ale Doryśka mówisz na ty, bo Doryśka nie da się inaczej. Wiesz, jaki jest swój chłop. Pięty jagoda! A bolek nie jest? Jest, ale Rysiek od razu mi zapowiedział, że jak nie skończę z tymi gadkami o hierarchii i szacunku, to wylecę z wielkim hukiem. Więc się przełamałem i zrobiłem wyjątek. Nie prostuj tak tych nóg, bo szkatuła pomyśli, że chcesz się zatrzymać. Ale już mnie kolana bolą. Stęknęłam posłusznie, obciągając pięty w dół. Nie wiesz co to ból, dziewczyno? Jakbyś zrobiła 200 przysiadów, to mogłabyś narzekać na kolana. Robisz tyle? Codziennie, a oprócz tego inne ćwiczenia na różne grupy, i nie ma że boli. Bierzesz jakieś dopalacze? Koks? Teraz już nie. Jestem czysty jak obrusy mojej starej, ale się zdarzało. Wiesz, na początku człowiek jest niecierpliwy, chce szybko uzyskać przyrosty masy. Brzmi jak cytat z programu rolniczego o hodowli świń. Tylko u świń chodzi o tłuszcz, a u nas o przyrosty beztłuszczowe. Więc robiłem sobie strzały z omki, czyli omnadren w zastrzykach, wyjaśnił. Do tego metanabol. Sześć, osiem tabletek dziennie. Oba znacznie podnoszą ryzyko raka prostaty. Ale który koleś w moim wieku boi się raka. Na siłowni takich nie ma. Tam przyłażą sami twardziela. Poza tym widmo raka jest nierealne. Za to sześciopak zdaje się na wyciągnięcie ręki. Dokończył Maciek, klepiąc się po brzuchu. To czemu przestałeś brać? bo mi rosły, a żaden facet nie zniesie takiej zniewagi. Po południu. Postanowiliśmy odwiedzić Ryśka. Podobno ma bardzo chłodny salon, od północy, co w takie upały jest nie lada atrakcją. Wchodźcie szybko, zaraz mam porę karmienia, powiedział na przywitanie, otwierając bramę. Mówiłeś, że młody jest na koloniach, zdziwił się Bolek. Andulkę będę karmił za dziesięć minut. Co to tak miga? Wskazałam zielone światełko nad drzwiami. Alarm, wyjaśnił Bolek. Daję ci czas, żebyś mogła się wycofać, bo potem spalą cię na popiół lasery poukrywane w boazerii. Rodzice mojego herbatnika też mieli alarm, rzuciłam wycierając sandały, ale zrezygnowali. Wystarczyło, że wleciała mucha, a już dzwoniło na cały dom. Teraz są lepsze alarmy, powiedziała Julka. Możesz zmieniać stopień czujności. Jak jest dużo much, to włączasz trzeci, dorzucił Rysiek z uśmiechem. Minęliśmy hol, obwieszony rewelacyjnymi pastelami. Ty malowałeś? Obrazy mojego autorstwa mogłyby robić zapit bóla, odstraszają wrażliwych ludzi. Uważam, że niesłusznie, dodał nieskromnym tonem: Ty akurat malował Bolek. Kretkami od ciebie, używasz ich jeszcze? Kiedy? Odburknął Bolek. Jak się wyrabia 300 godzin w miesiącu, trudno znaleźć czas na rozwijanie hobby. Nie martw się, stary. Będzie jeszcze czas. Te pastele mogą śmiało wytrzymać 200 lat. Pastele tak, ale ja nie bardzo. Nagle zatrzymałam się przed rzeźbą z drewna przedstawiającą smutnego anioła. Wspaniałą, imponującą, po prostu nieziemską. Czy to jest... Antek Siepacz, nasz stary kumpel i pracownik pogotowia. Tego aniołka wyciosał siekierą podczas dyżuru. Pamiętam, to była spokojna noc. Każdy drzemał, nawet z jadzia, przypomniał sobie Maciek. Rano się budzi, przeciera oczy, a za oknem zamiast starej lipy stoi skrzydlaty anioł. Obok śpi Antek, a tuż przy nim siekiera, jeszcze ciepła. Jadzia przybiegła do mnie z krzykiem, podjął Rysiek. Wrzuciłem spodnie i do Antka, sprawdzić czy żyje. Budzę go i pytam, co się stało. Otworzył jedno oko i mówi, nie mogłem, Rysiu, zasnąć, więc pomyślałem, że jak urąbię trochę drzewa, to mi przejdzie. Tak od razu wyrzeźbił anioła? Najpierw tylko ściął lipę, odparł Rysiak, częstując nas mrożoną lemoniadą. Zajęło mu to godzinkę, ale złość nie minęła. Jaka złość? Ogromna jagódka, na wszystko. Na nieudany strajk głodowy pielęgniarek, na puste obietnice ministra, na żenujące przepychanki z kasami chorych. Więc popatrzył na ścięty pień, chwycił się kierę i zaczął siekać, aż wysiekał anioła stróża. Stróża? Wiesz, gdyby nie zaczął wtedy rzeźbić, mógłby pochlastać jakiegoś pacjenta. Byłaby tragedia. A tak narodził się artysta, wyjaśnił Maciek. Popracował u nas jeszcze z pół roku, wyciął cztery lipy za garażem, a potem odszedł, bo nagle stał się sławny. Dokończyła opowieść Julka. Wszyscy chcieli mieć jego rzeźby. Nasz dyrektor też miał kilka, odezwałam się. Kupione na aukcjach za granicą, ale wszystkie małe i z mosiądzu. Po odejściu Antek zmienił surowiec. Powiedział, że mu szkoda drzew, że niewinni nie powinni płacić za jego szepską pasję. Niech płacą prezesi, uśmiechnęłam się. Słusznie. Zresztą, kto dziś może sobie pozwolić na dwumetrowego anioła w holu? Podjął Bolek. A mosiężna figurka dobrze się prezentuje na kominku. Julka westchnęła. No i straciliśmy kolejnego porządnego człowieka. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na lepsze. Przypomniał nam Rysiek uśmiechając się szeroko. Dzięki rezygnacji Antka wzbogaciliśmy się o kolegę Borka, znakomitego krawca i fałszerza banknotów. Już, już, speszył się Bolek, bo zacznę krzywo szyć. Już nic nie mówię. Kochani, siadajcie. Przecież dla kogo są te wszystkie koromysła, jak nie dla gości? Mnie by wystarczył jeden wygodny fotel. Kto jest na tarasie? Zapytałam. Moja ex-żona, Krysia, właśnie ładuje akumulator słoneczny przed ostateczną wyprowadzką. Nie będziemy przeszkadzać? Dopóki nie zasłonimy jej tarczy, nawet was nie zauważy. Potrafi się wyłączyć. Zupełnie jak nasz kot Wiktor, prawdziwy mistrz zen. Skromowało o pupilach, poznajcie andulkę. Rysiek wskazał niewielką kubkę śmieci z odkurzacza. Moje cudeńko kochane, zaraz dostanie podwieczorek. Na słowo podwieczorek kubka śmieci schowała się pod fotel. Rysiek napełnił wątróbką szklaną miseczkę w złote gwiazdki i postawił ją przed fotelem. No spróbuj chociaż, takie pyszne mięsko. Spod fotela wysunął się długi niczym ujeża pyszczek. Ruszył dwa razy mokrym noskiem. I zaraz się schował. Kiedy Rysiek podniósł fotel do góry, zwierzątko uskoczyło w bok i znikło w korytarzu. Znowu nie ma apetytu, zmartwił się Rysiek. Zabierz i podaj, jak zgłodnieje. Niech suka wie, kto tu rządzi. Coś ty, Maciek. To by ją zabiło, a ja bym nie zniósł kolejnego rozstania. Wszyscy tak szybko znikają. Dlaczego nie chce jeść? Zainteresowałam się. Doktor Marchewka wysunął hipotezę, że Andulka ma niezwykle niską samoocenę i za pomocą anoreksji kontrolowanej próbuje zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Możemy ją wziąć do szpitala na dokarmianie dożylne – zaproponował Bolek. Do izolatki, żeby się nie stresowała chorymi. Dzięki starale, wolę pracować z nią w domu. Spróbuję jednej sztuczki. Rysiek ukląkł tuż przed miską. Nachylił się, niemal dotykając nosem wątróbki. Mmm, co my tu mamy, mniam, świeżutka wątróbka, chyba się poczęstuje. Andulka zajrzała przez uchylone drzwi, rzucając nieufne spojrzenia z pomiędzy szarawych kosmyków, sterczących na wszystkie strony. Rysiek chwycił zębami kawałek wątróbki i oddaliwszy się na czworakach, położył go na parkiecie. Ale dobre, ale sobie tata podje. Andulka wychyliła się zza drzwi bardziej. Frykasy, nikt takich nie je w całym mieście. Każdy by chętnie podkradł, tylko czyha, żeby złapać. Andulka przesunęła się o kolejny centymetr, a Rysiek szepnął: Niech któryś się ruszy i podejdzie do miseczki. Zlitowałam się i ruszyłam. Ale na czworakach. To lepiej na andulkę działa. Zapomina o jadło wstręcia. Czego się nie robi dla pracodawcy? Posłusznie uklękłam i poczłapałam w stronę miski. Złap zębami największy kawałek. Walcząc z odruchem wymiotnym, nachyliłam się nad parującą wątróbką, i nagle poczułam miliony igiełek w lewym uchu. Zerwałam się, jak oparzona. Andulka, zostaw. Wątróbka jest znacznie smaczniejsza, przemówił łagodnym głosem Rysiek. Miałam ochotę ukąsić go do krwi, równie silnie jak andulka mnie. Pokaż ucho, jagoda, polecił Bolek. I nawet nie trzeba szyć. Ale cię zgrabnie chwyciła, zachwycała się Julka. Doskonałe miejsce na kolczyki. Żałuję, że nie ugryzła mnie w język. Miałabym piercing za darmo. Wysyczałam delikatnie, dotykając ucha. Boli jak fiks. Mogę ci zapodać zastrzyk z pyralginy, ale ostrzegam, że mocno szczypie. Zanim zacznie działać, będzie cię boleć i ucho, i tyłek. Tyłek już mnie boli. Znacząco zerknęłam na Maćka. Pomyśl, co czuł szkatuła. Dźwigać na sobie taki wór kartofli, odgryzł się. A co z anglezowaniem? Zapytał Bolek. Nie ta szkoła, w stylu western, jeździ się jak John Wayne, a nie jak księżniczka Anna. John Wayne, parsknął Maciek, wycięty z gips kartonu. Może zdezynfekujesz mi ucho? Poprosiłam Bolka, aby odwrócić uwagę od mojej techniki jazdy. Może Jagoda boi się spaść? Ujęła się za mną Julia. Nie tak łatwo zlecieć z siodła dla kowbojów. Dopiero teraz mi to mówisz? Zirytowałam się. Spaść i tak spadnie, że w najmniej oczekiwanym momencie, jak gruszka w kompot. Już się cieszę. Mruknęłam, rozcierając jedną ręką ucho, a drugą pośladek. Jagoda, przepraszam. Odezwał się skruszony Rysiek. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem, a nawet wielbicielem. Bez przesady, to tylko głupie... Co tam ucho? Przerwał mi. Popatrz na dórkę. Odwróciliśmy głowy. Kupka śmieci z odkurzacza wróciła na kanapę. Na dywanie została wyszlifowana do czysta miseczka. Dwunasty. Poszłam dziś do Olszyny. Po raz pierwszy sama, po bo Bolek ma dyżur w domu opieki. Napięta i poważna wkroczyłam do sali numer 5. Ej, ludzie, obudźcie się! Olszyna wszczął alarm. Przyszedł magik od komfortu życia. Będzie czarować, czy od razu przejdzie do popisów wokalnych? Zainteresował się staruszek, okupujący łóżko pod oknem. Od występów jest Julia. Ja się ograniczę do zwykłej rozmowy. Uśmiechnęłam się. Albo niezwykłej, zależy od panów. Myśli panna, że może tu wpaść na godzinkę i wprowadzić nas w trans zwierzeń? Że będzie jak na głupawych filmach? Prychnął Olszyna. Nic nie myślę, odparłam spokojnie. Po prostu taką mam pracę, żeby rozmawiać, o ile są chętni. Tu ich nie ma. Odburknął, odwracając się do mnie tyłem. Dlaczego pan wypowiada się za innych? Zirytowałam się. Ma rację, poparł Olszynę kościsty olbrzym w piżamie z przykrótkimi rękawami. My się nie chcemy zwierzać. Nie chcemy rozmawiać, bo nie ma o czym. – Skoro tak ustaliliście, jak pani na imię? – odezwał się drobniutki staruszek, niemal niewidoczny wśród plątaniny rurek i rureczek. – Jagoda. – A mnie na chrzcie dali Kazimierz. – Więc pani Jagodo, miła, proszę posłuchać. My chcemy za wszelką cenę zapomnieć, że nas zesłano tutaj, być może z biletem w jedną stronę. Trzymamy się resztką sił, żeby nie pokazać, jak bardzo się boimy. A pani chce, żebyśmy rozmawiali o naszych lękach. To okrutne. Ale ja wcale nie chcę wyciągać nikogo na zwierzenia. Zdenerwowałam się. Chciałam tylko uszczęśliwić nas na siłę, przerwał mi Olszyna. Więc się nie uda, bo my nie lubimy przemocy. Lepiej powiedzcie, co jest na obiad, odezwał się Olbrzym. Pewnie znowu pomidorowa z makaronem ze starych rękawiczek chirurgicznych, ironizował Olszyna. Albo flaki, co je dziś wycieli szymczakowej z potusemki. W się gorzko kwaśnem, jakiej mina, rzucił milczący dotąd pacjent ze środkowego łóżka ubrany w pasiastą piżamę, jakich nie sprzedawano w sklepach chyba od upadku komuny. Pewnie to jego pierwszy pobyt w szpitalu od lat. Zaczęli między sobą dowcipkować. Zrozumiałam, że tylko im zawadzam. Skinęłam głową i wyszłam na korytarz. Nie możesz tak przeżywać, Jagódka – strofował mnie Rysiek. Dobiegł do mnie, kiedy przygnębiona człapałam w stronę windy i od razu się domyślił. To stare chłopy są. Nieprzyzwyczajone do takich rozmów. Do okazywania słabości. Więc po co tu jestem? Wybuchłam. Jeszcze nie wiem, przyznał, ale czuję, że oni cię potrzebują. Może właśnie dlatego tak się przed tobą bronią. Zresztą pierwszy raz rzadko bywa udany. Musisz próbować dalej. A co za szczęściem początkującego. Wierzysz w banały alchemika? Zdziwił się. Czy jest ktoś, kto nie czytał tej książki? Sama już nie wiem, w co wierzę, bąknęłam. Na pewno nie w swoje umiejętności. Jestem kompletnie zdołowana. Widzę. Podrapał się po kudłatej głowie. Coś ci pokażę. Pociągnął mnie w boczny korytarzyk. Zajrzę tylko do Zefiryna. No wiesz, walka o życie. Uśmiechnął się, nie okazując najmniejszego strachu. Podszedł do drzwi sporej sali, w której na jednym łóżku leżał samotnie Zefiryn Kwiatkowski. Obłożony poduchami we wszystkich kolorach tęczy, wpatrywał się w ekran ogromnego telewizora ozdobionego niczym ołtarzyk. Czego tam nie było? Figurki Matki Boskiej od wszelkich boleści, sztuczne kwiaty, kronkowe serwety. Wesoło, przyznałam. Ja bym tak urządził cały szpital, oczywiście poza operacyjną i ojomem, ale zaraz by ludzie kwękali, że drugi Meksyk. A przecież nasz kraj od dawna jest tak Meksyk i Kolumbia razem wzięte. Może nieco gorszy dostęp do słońca, narkotyków i ludzkiej życzliwości, ale poza tym niemal tak samo. Bieda, korupcja i latynoskie telenowele. Przytaknęłam. Niektórzy bardzo je lubią. Zniżył głos, zerkając na Zefiryna. Poczekasz chwilkę? Zamienię parę zdań i spadamy na położniczy. Poczuła do sali, zostawiając otwarte drzwi. Witam, witam! zaczął niczym ksiądz proboszcz. I jak się czujemy? Wszystko gra? Gra i buczy, pochwalił go Zefiryn. Tylko bym jeszcze częściej widział mamusia. Mogłaby tu czasem przenocować? W zasadzie nie ma przeciwwskazań, ale ostrzegam, że kuchnię mamy okropną. Mamusia sama by gotowała. Bracia już powiedzieli, że przyniosą lodówkę i kuchenkę gazową. My cyganie lubimy polowe warunki. Skoro już ustaliliście, nie będę oponował. Niech wnoszą. To gra gitarka, ucieszył się Zefiryn. A bracia oczywiście też mogliby zanocować, pośpiewaliby mi. Wie pan, dyrektorze, że kontakt z rodziną przyspiesza powrót do zdrowia. Niech nocują z żonami, poddał się Rysiek. Tylko bez nocnych śpiewów, bo inni pacjenci nie dadzą mi żyć, rozumiemy się? Przybili piątkę i Rysiek wyfrunął zadowolony ze stanu pacjenta. Audiencja zakończona pomyślnie, więc możemy przejść do konkretów, czyli prozy życia. A oto i ona. U wejścia na oddział położniczy zobaczyliśmy postać okrytą ciężkim, kauczukowym fartuchem, w gumowcach numer 43, a może i większych. Już rozumiem, dlaczego kobiety boją się rodzić dzieci, wyszeptałam. To coś wygląda jak upiorna zjawa z horroru. Brakuje tylko piły tarczowej. Ta upiorna zjawa zrobiła dwie specjalizacje. Miała stypendium do Kanady, a wybrała nasz szpital. Wiesz dlaczego? Bo tak wygląda prawdziwe powołanie. I ty je masz, dlatego nie pozwolisz, by załamały cię przedobiednie dąsy seniora Olszyny. 13. Rysiek robi się sentymentalny, skwitował moją relację Bolek i wrzucił do gara idealnie obranego ziemniaka. Nie wierzysz w powołanie? Julka aż uniosła głowę z krzyżówki. Ależ wierzę, tyle że dla mnie powołanie oznacza coś innego. Co? Brak wyboru, Jagoda. Po prostu jesteś tu, a nie gdzie indziej, bo nie potrafisz inaczej. Nie możesz robić nic innego, nawet żebyś chciała. Wkurzasz się, wściekasz na żebracze stawki, zimną karetkę i kolejne cięcia w służbie zdrowia. Obiecujesz sobie, że już nigdy nie przepracujesz 40 godzin z rzędu, Odwożąc do chaty konsumentów wina Apacz i ofiary słabonia pospolitego już nigdy, ale wybijasz usta, a ty ledwo przytomna zwlekasz się, nakładasz polar i jedziesz na stację. Czternasty. Jest jeszcze gorzej, jęknęła moja ulubiona pacjentka, zbierając skorupy talerzyka. Rozstałam się ze swoją połówką. Skąd ta pewność? Nie zdążyłam dokończyć, że chodzi mi o połówkę, bo wyjechał do Helsinek. Malina spojrzała na mnie jak na głupią. Dostał stypendium i wczoraj odleciał z Warszawy. Wyjazd to jeszcze nie koniec związku, powiedziałam bez przekonania, bo przed oczami stanął mi naburmuszony Bartek. Nie odzywa się od miesiąca. Nie wysłał nawet durnego smsa. Cisza. Ale ja czuję, że to koniec. Malina wyciągnęła chusteczkę o zapachu Melisy i zaczęła chlipać. Przed wyjazdem powiedział, żebym sobie odpoczęła i przemyślała wszystko. A wcześniej jak było między wami? Nieszczególnie, przyznała. Wiesz, ciągle chciałam udoskonalać, dopracowywać szczegóły. A jak już niemal wszystko było idealnie, to włączył mi się kontroler szczęścia. Zaczynałaś się martwić, co będzie za dziesięć lat. No właśnie. Też masz kontrolera? Ja raczej nie, ale mój tato. Nieraz się męczy północy, żeby zaplanować coś, czego zaplanować się nie da. Tak jak nie da się przewidzieć pogody na przyszły weekend. Synoptycy straszą urwaniem chmury, a na rozprażonym niebie ani śladu obłoków. Ja nie planuję, wyjawiła Malina. Całą energię spalam, zamartwiając się byle czym. Powtarzam sobie, że to bez sensu, że mam całkiem udane życie. Ale zaraz pojawia się myśl, że zaraz coś się schrzani. No i babci zabraknie, a ja nie zdążę się nią nacieszyć. Co wtedy robisz? Ja te do niej nękam pytaniami o przeszłość. Każe pokazywać pamiątki albo ostatnie zdobycze. Babcia lubi gromadzić dziwne przedmioty na przykład serwetnik w kształcie rakiety. Dopytuję o wszystko, nagrywam. Może warto byłoby zrobić kilka zdjęć samej babci, podsunęłam. Robię! Za każdym razem zużywam cały film: 36 klatek, ale to nie pomaga. Próbowałaś innych metod? Pewnie. Na przykład wyobrażałam sobie, że w takiej Afryce dopiero kiepsko się żyje. Człowiek nie ma nic prócz starego garnka, pasiastej narzuty i koralików z muszelek. Wędruje kilometrami ze szklanką błotnistej wody. Je to, co mu podrzuci w puszkach duży, biały człowiek. Zamyśliła się, przeczesując palcami złociste włosy. Ale jakoś nie podnosi mnie na duchu myśl, że trzy czwarte ludności ziemi głoduje. Dla mnie to też wątpliwy powód do radości. Przyznałam. Próbowałam też koła fortuny, popularnego na psychologii, znasz? Teraz to już na pewno wyjdę na skończonego nieuka, zaraz ci wyjaśnię. Koło fortuny. Każdy człowiek ma przed sobą określoną liczbę dni. Może je przebimbać na tapczanie, tucząc kolejne miliony komórek tłuszczowych, albo spędzić je jakoś inaczej. Pełniej, wydajniej, głębiej. W jaki sposób? Wyobraźmy sobie cały dany nam czas jako koło. Podzielmy je na osiem w miarę równych kawałków, a każdy kawałek poświęćmy na pielęgnowanie sfery. Przyjaźni, ducha, ciała, serca, umysłu, rodziny, pieniędzy, wykształcenia. Jeśli nam się uda, nie musimy się martwić, że kiedyś będziemy płakać z powodu setek głupio i bezmyślnie roztrwonionych godzin. Proste, co? Problem w tym, że odrobienie wszystkich poletek jest po prostu niemożliwe. Nie? spytałam troszkę rozczarowana. Jagoda, a znasz kogoś, kto ma na to wszystko czas? Bo ja nie. Piętnasty. Odpoczywałam na brzuchu po kolejnej lekcji kłusowania, kiedy zadzwonił telefon. Jagoda? usłyszałam roztargnione głos taty. Chyba jest na dyżurze. Jeździ za kogoś karetką, tak przynajmniej mówiła miesiąc temu. Wynurzyłam się z pokoju. O, jednak jest ucieszył się tato to może przekażę jej słuchawkę. Halo, Jagoda? Magda, jak zwykle, z pytaniem Co ten twój ojciec taki nieprzytomny? Mówiłam ci, że bywa trochę nieobecny, kiedy tworzy zapomina o całym świecie. Co się stało, że dzwonisz? Chciałam pogadać, zapytać o humor, bo się nic nie odzywasz porządku, mam sporo pracy. Słyszałam, że podobno jeździsz jakąś małą karetką. Cała Magda. Nie wyrosła jeszcze z marzeń o księciu w złocistej zbroi, z którym spędzi szczęśliwe życie w pasażu handlowym. To była karetka pogotowia, sprostowałam. Co prawda nie erka, ale wieźliśmy parę osób w ciężkim stanie. Jedną nieprzytomną z zawałem. O matko, nie chcę słyszeć o takich rzeczach. Nie przez najbliższych pięćdziesiąt lat. To zmieńmy temat, co u Bartka? Nie wiesz, zdziwiła się. Nie mówił ci, że jedzie szkolić nowe zastępy orków? Już jutro na całe pięć tygodni. Zrobiliśmy sobie wolne od siebie. Zero telefonów, zero rozmów i wzajemnych pretensji. No, no, mam nadzieję, że trzymasz się jakoś. Nie mam czasu na zamartwianie się przyszłością. A u ciebie, jak tam? Zgadnij. Zaczęła swoją ulubioną zabawę, ale nie wytrzymała: Dobra, powiem ci, już trzeci raz umówiłam się z Markiem. Super, co? Nie zdążyłam przytaknąć, bo Magda trajkotała dalej. A to wszystko dzięki wróżce. Pamiętasz? Wtedy w maju wywróżyła Markowi, że spotka w swoim życiu kogoś, z kim osiągnie pełnię porozumienia. Wspomniała, że dostanie pudełko landrynek, na które czekał tyle lat. Rozumiesz coś z tego? Przecież żadny z nas w ogóle nie jada landrynek, czasem żelki w multikinie, ale to co innego. Nie wywróżyła, że stracę wszystkie czekoladki, ale dostanę w zamian mnóstwo szarlotki. Wolałabym porządnego loda, wyjawiła. Upalne noce dają się we znaki. Ja mam tylu pacjentów, że w nocy śpię jak zabita. Leczysz kogoś? Przeraziła się Magda. Tak bez przygotowania? A jak cię namierzą łowcy sensacji z TVN-u? Rany, jagoda! Nie leczę, tylko pomagam. To znaczy, próbuję. To znaczy, że robisz w tej karetce? Podłączasz jakieś butle? Może jeszcze z pawulonem? Nie w karetce, na pogotowiu. Ale co ty tam robisz? Sprzątasz? Czy może gotujesz? Wyrzuciła tonem: i już nic mnie nie zaskoczy. Pracuję jako psycholożka, tymczasowo. Psycholożka! odetchnęła z ulgą. Sama łaziłam do terapeuty prawie pięć lat. Miałam taki chaos jak w szufladach biurka. To wszystko jasne, bo w szufladach Magdy można znaleźć niemal cały jej świat. Stare spinacze, podarte zdjęcia byłych, kilka najmodniejszych błyszczyków i karnet do solarium obok kart do pasjansa oraz zużytych baterii. Wśród pomiętych kopert ze starymi zaproszeniami pożyczona od Lenki płytka Toma Waitsa, Spray na owady, dziesiątki długopisów, kalendarz sprzed roku, tubka pasty cynkowej, napoczęta czekolada bez cukru, przeterminowany krem do rąk i parę prezerwatyw smakowych. – Wiesz, chciałam to wszystko poukładać – ciągnęła Magda. – Uporządkować jakoś. – I co? – Udało się. – Każda rzecz trafiła do właściwej przegródki? Skąd? Ludzie myślą, że po terapii będą mieć porządek jak w niemieckiej bibliotece, a to całkiem nie o to chodzi, Jagoda. Więc co się zmieniło? Ja sama. Szuflada wprawdzie wygląda jak dawniej, ale mnie bajzel już wcale nie przeszkadza. Nawet dostrzegam w nim pewien urok. 16. Magda ma sporo racji. Zauważyła Ania, podsuwając nam na tacy coś, co w przepisie nosiło nazwę niebiańska tarta w obłokach sporzeczek. Wcale nie chodzi o szufladkowanie świata, tylko o poczucie wewnętrznego ładu. Dla wielu jedno jest warunkiem drugiego, wtrąciła Julka. Niestety, ciągnęła Ania, ludzie myślą, że emocje da się posortować jak pranie w koszu. Jasne tu, ciemne na bok, delikatne do tyłu. Bardzo przybrudzone głęboko schować na dnie, dlatego nie mogą zrozumieć, że czasem zazdrość leży koło sympatii, a podziw tuż obok irytacji. Częstujcie się dziewczyny, śmiało, śmiało! Bez entuzjazmu nałożyłam sobie chochelką nieco brei. Smakuje całkiem inaczej niż wygląda. Pozory mylą, co? zaśmiała się Ania. Jak w życiu. Wydaje się, że ktoś będzie idealnym mężem, a okazuje się. przeterminowanym herbatnikiem. Może dlatego nie tęsknię za jego smakiem. A co w ogóle czuję? Przygryzłam usta. Nie chodzi o to, że mam problem z posortowaniem emocji. Raczej o to, że mój kosz na bieliznę jest pusty. Siedemnasty. Niech ktoś jutro połazi ze mną po sklepach, poprosił Bolek. Mam wolny dzień i muszę się wreszcie wybrać na zakupy. Mnie by się też przydało. Więc kuść się, Jagoda. Jestem skłonny nadłożyć parę kilometrów i przyjechać z Krakowa specjalnie po ciebie. Czemu nie? Przy okazji odwiedziłabym swoje mieszkanko, podlałabym kaktusa i zapłaciła zaległe rachunki. A gdzie chcesz połazić? Standardowo, po pasażu handlowym, jak to zwykle Polacy w weekendy. Niedzielny spacerek wśród stoisk? No właśnie. Nie mam kiedy robić zakupów, a zlew od tygodnia domaga się jakiegoś płynu. To samo brodzik i kuchenka. Przy okazji poszukałbym kartonów do rysowania. Nie zrezygnowałeś? Ucieszyła się Julka. We wrześniu mam urlop w dwóch miejscach, ale wyjechać nie mogę, bo dyżuruję w domu opieki. Poza tym oszczędzam na opony zimowe. Czeka mnie więc siedzenie przez dwa tygodnie w pustej pojedynce. To chociaż sobie poszkicuję. W pojedynce to znaczy, że Łazienkę masz na zewnątrz? Zapytałam. Tylko kibel, bo kącik prysznicowy wydzieliłem na moich dwudziestu metrach, oświadczył z dumą. Gdyby nie antresola, nie zmieściłbym materaca do spania, ale przynajmniej jest moje. To znaczy, będzie za rok, jak spłacę kredyt. A tobie ile zostało jagoda? Nawet mi nie przypomina, i siedem lat. Osiemdziesiąt cztery raty. Zleci. Wcale mi się nie śpieszy. Będę wtedy ryczącą czterdziestką z rozmazanym od łez makijażem. Ach, żeby tak zatrzymać zegar chociaż na pół roku. Ja czasem chciałbym być emerytem, przyznał się Bolek. Wreszcie nic bym nie musiał. Wstawałbym sobie w południe albo wcale. A ja bym jadł największe świństwa, wyjawił Maciek, człowiek, który trzy razy dziennie wypija litr białkowego paskudztwa. Do solarium bym nadal łaził, bo lubię se poleżeć na golasa. A mnie wreszcie przestaną by traktować jak dziwaka. Nie myślałaś o korekcie? Lolo bardzo mnie namawia, ale dla niej to bułka z masłem. Wypełnianie ust traktuje niczym poranną kawę. A ja. Julka przełknęła ślinę. Boję się każdego zabiegu z użyciem igły i nici. O skalpelu nawet nie myślę, bo zaraz mi słabo. Przecież jesteś pielęgniarką. Nie takie rzeczy oglądałaś na pogotowiu. Ale u innych jagoda. A jak sama mam oddać krew do analizy, to Hania z laboratorium musi mnie wcześniej uspokajać przez pół godziny. I tak zwykle odpływam, kiedy tylko poczuję nakłucie. Ja uwielbiam patrzeć, jak strzykawka powoli napełnia się krwią. Taką jasno-czerwoną, jak świeże truskawki. Przestań, jagoda! Bolek się wzdrygnął. Ty też się boisz? Mało który lekarz lubi, jak w nim grzebią. Na szczęście, sanitariusze nie mają tego problemu. Pochwalił się Maciek. Robię sobie sam zastrzyk przeciwbólowy, żeby ćwiczyć mimo kontuzji. Dwa razy machnąłem nawet blokadę ze sterydów. A ja nie odważyłam się przekuć uszu, westchnęła Julia. Choć kocham kryształowe kolczyki, dlatego marnie widzę tę moją operację. Trudno byle dotrwać do emerytury. Kogo wtedy będzie obchodzić brak biustu u wąsatej siedemdziesięciolatki? Najważniejszą osobę. Ciebie, pomyślałam. Obyś wtedy nie żałowała. Brak biustu, ani wąs, ani cała reszta, dowalił Bolek. Starzy ludzie są jak ze szkła. Nikt ich nie widzi. To dlatego tak głośno mówią, odezwał się Maciek, i rozpychają się w kolejkach, żeby ich nie zdeptać. Niektórzy wcale nie krzyczą, zauważyłam. Chowają się w swoich pustych mieszkaniach, by tam doczekać końca. Pustych? Bolek aż parsknął. Luksus, na który nie stać większości emerytów. Nazwałabym to raczej samotnością, bąknęłam. Żadnych ciepłych uczuć, tylko chłód i cisza. Zakłócana jazgotem radia, wtrącił się Maciek, od szóstej rano. Gorsza jest samotność w otoczeniu rodziny. Kiedy zawadzasz dzieciom, drażnisz, nudzisz i denerwujesz, jak niemodny mebel. A co do uczuć, jak zechcesz, zabiorę cię kiedyś do domu opieki. Wtedy dopiero zrozumiesz trafność określenia trzecia wiosna. Osiemnasty. Odwiedziłam mieszkanie. Wszystko w porządku, nikt się nie włamał, kurzu też za wiele nie przybyło. Kaktus przeżył upały, ale wyglądał na urażonego. Nawodniłam go porządnie, obiecując, że będę częściej zaglądać. Za dużo roślin to nie masz, zauważył Bolek. Nie chciałam uzależniać się od innych. No wiesz, mogę wyjechać, dokąd zechcę i nikogo nie muszę prosić o podlanie krzaczków. A kaktus jest zahartowany i sporo wybacza, nawet jeśli strzeli focha, jak dziś. Co jest złego w zależności? Nie wiem, ale tak mnie wychowano, bolek, żeby od nikogo nie zależeć. Odparłam, pakując do torby pod koszulki i blankiet z rachunkami. Twój tato bardzo przeżył zniknięcie mamy? Przez pierwszy rok nie mógł się pozbierać. Nie umiał piec, gotować, zajmować się dzieckiem. Kiedy wreszcie zaczął sobie jako tako radzić, miałam prawie sześć lat. Przez następne dwadzieścia bez przerwy mi powtarzał, że muszę być samodzielna i niezależna. Muszę liczyć tylko na siebie. Wtedy nie będę cierpieć przez innych. Smutne i nieprawdziwe. Teraz to wiem, ale dwadzieścia lat temu wierzyłam tacie. Był najważniejszą osobą w moim mikrokosmosie. Niemal bogiem, a on z zapałem wysyłał mnie na wszelkie możliwe kursy. Zapisał mnie na lekcje pływania, narty, łyżwy, judo, angielski, flamenko i oczywiście lekcje fotografii. Prawdziwa szkoła przetrwania, skwitował Bolek, nie bez współczucia. Pamiętał o wszystkim. Właśnie nie. I zastanawiam się, czy zdołam to nadrobić. Zajrzyjmy jeszcze na pocztę. Wpłaciłabym kasę, co? Rachunki czy alimenty? Można by uznać, że to drugie. Uśmiechnął się krzywo. Nie, nie mam dziecka na boku. Pomagam jednej takiej z Krakowa. Młoda postawiła się rodzicom i odcięli jej zasilanie. To znaczy, ojciec odciął, bo matka odeszła do jakiegoś kudłacza. Dziewczynka mieszka na stacji, pokój obok mojego kuzyna. Przyjaźnicie się? zapytałam, kiedy już doszliśmy do poczty głównej. Nawet niezbyt dobrze się znamy. Więc czemu jej pomagasz? Bo ja wiem. Bolek zmarszczył nos. Ta mała jest taka bezbronna, a jednocześnie umie postawić na swoim. Jak na nią patrzę, Jagoda, to mi się przypominają te okropne filmy o młodych żółwiach, które mozolnie pełzną w stronę morza. Zawsze mi szkoda tych maluchów, które giną. I szlak mnie trafia, że ktoś sobie obojętnie filmuje, jak taki żółwik leży na skorupce i rozpaczliwie macha łapkami. Więc odwracasz? Kiedy tylko mogę. Skoro jej starzy odwrócili się plecami. To ty! krzyknął blondyn o wyglądzie Elfa, stojący przed nami w kolejce. Od razu poznałem ponury głos lektora filmów przyrodniczych. A jak jeszcze rzuciłeś opis żółwików, pomyślałem, zupełnie jak wiśnia. My się znamy? blondyn zdezorientowany zamrugał. Jesteś kuzynem Trawki? rzucił wreszcie. A ja jestem jego współspaczem, Irek. I mnie kojarzę głos też, twarzy kompletnie, przyznał się Bolek, podając mu dłoń. Bo jak przychodziłeś do trawki, to byłem schowany pod stołem, wyjaśnił tamten. Instalowałem. Już pamiętam, ciemne dżinsy i beżowe skarpetki, czasem nie do pary. To właśnie ja, irek radośnie potrząsnął dłonią Bolka. Ty wiesz, ileśmy się z Wiśnią nagłowili, kto jej tę kasę wysyła? No, to koniec wielkiej tajemnicy. Mogę nic nie mówić, choć babcia wywróżyła, że się latem wyda. Chyba nie masz wyboru? Zaśmiał się bolek. A, właśnie. Zapomniałbym o najważniejszym. Irek pacnął się w czoło. Już nie musisz pomagać. Starzy wiśni zakopali wojenny topór. Nawet planują razem spędzić święta. Dobrze to słyszeć. Strasznie dzięki jeszcze raz, bo uratowałeś dziewczynę przed totalną załamką. Dopiero niedawno się przyznała, że była na skraju. Ileż można jeść suchy chleb z dżemem. Także wiesz, szacunek. E tam. Nie dawałem ze swoich. E, z czyich? Niech ci babcia wywróży, zaśmiał się Bolek. Przybili z Irkiem piątki i wyszli na zalaną słońcem starowiślną. Szwędamy się po pasażu handlowym, podziwiając plastikowe cudeńka. Nagle wśród zabawek dla wiecznych chłopców zahaczyłam wzrokiem o znajomą twarz. Bolek, zasłoń mnie, wyszeptałam. Tam koło stoiska z cygarami stoi Agata i reszta drużyny. Ta od firmowej kupy? Skinęłam nerwowo, próbując schować się za hostessą częstującą produktem herbatopodobnym. Skręćmy tutaj, pociągnął mnie w boczną alejkę, skoro nie chcesz rozmawiać. Nie chcę wysłuchiwać przeprosin, bo z moją asertywnością powiem, że nic się nie stało. A przecież się stało. Nie wyszło mi na dobre. Gdyby nie incydent z kupą, spędziłabym całe lato w rozpraszonym Krakowie marząc o chwili wytchnienia. Jagoda, to naprawdę ty? usłyszałam przesłodzony głos Agaty. Udałam przyjemnie zaskoczoną spotkaniem. Wyskoczyliśmy na zakupy, a my właśnie wracamy z parku wodnego. Nie ma nic lepszego na upalną niedzielę. Zgadnij, ile siedzieliśmy, odezwała się Magda. Dwa dni? Zażartowałam. Bardzo bym chciała, ale wiesz, naciski grupy. Trzy godziny to mało? Obruszyła się Gośka, czwarta z mieszkanek naszego boksu. Razem z Magdą i Paczulą przez lata dzieliłyśmy drukarkę, skaner, ekspres do kawy i zapach kadzidełek. Idziemy do baru uzupełnić poziom elektrolitów. Przyłączycie się? Zaproponowała Agata. A właśnie, my się jeszcze nie znamy. Wysunęła w stronę Bolka swoją wypielęgnowaną dłoń. Nie miał wyboru, musiał ją uścisnąć. Sporo o tobie słyszałem, rzucił znaczącym tonem. O, naprawdę? Uśmiech i ani cienia zmieszania. To co, posiedzicie z nami? Siedzimy, sącząc świeżo wyciśnięty sok z ananasa i czekamy na paczulę, która właśnie poddaje rytuałowi dalekowschodniemu swoje włosy, osłabione indyjskim balejarzem. Cały rytuał składa się z trzech magicznych gestów. Mycie, czyli podstawa, plus magiczny koncentrat z ryżu, plus masaż Tao. Trwa kwadrans i kosztuje tyle, ile Bolek zarabia przez noc dyżuru. Powinna tu być za siedem minut, zauważyła Agata. Co z Wiktorem? Magda zapytała o faceta Agaty, człowieka sukcesu i zapalonego majsterkowicza, który wolał spacer po hipermarkecie zamiast odpoczynku w parku wodnym. Dalej się szwenda po obi? Tyrknę do niego, zaproponowała Lenka, księgowa z sąsiedniego boksu. Mam darmowe minuty. Gdzie potem idziemy? zapytał Marcin, narzeczony gośki i facet, o którym niewiele wiadomo. Może dlatego, że nikt nie słucha, co ma do powiedzenia. Może pizza w cyklopie? Tylko Kazimierz! oznajmiła Agata. Tam się teraz bywa. Napisali w Salawii. Napicie, a ja bym coś zjadł. Ujawnił się Marek, ukryty dotąd za dwulitrową butlą wody mineralnej. Coś prostego, ale wyrafinowanego do 250 kalorii. To po drodze zajrzymy do Chimery zdecydowała Agata. Mają niezłe sałatki. Jadłem lepsze w Warszawie pochwalił się Marek na czerwcowym szkoleniu dla menadżerów. Zaprowadzili nas do rewelacyjnej knajpki chłopska czy jakoś tak plebejska poprawiła go Agata. Kultowe miejsce. Sałatki, rzeczywiście znakomite, a do tego nazwy. Czysta poezja. Że też w krakowskich knajpach nie potrafią stanąć na wysokości zadania, wyraziła ubolewanie Lenka. Właśnie, podjął Marek. A przecież ostatnie badania amerykańskich naukowców jasno dowodzą, że nazwy potraw są równie ważne jak ich smak. Oczywiście, zgodziła się Agata, bo przecież otwierasz menu i na co patrzysz? Na ceny. Wypalił Bolek. Towarzystwo doceniło jego niezamierzony dowcip. No tak, małopolscy restauratorzy nie potrafią się właściwie zaprezentować. Agata wróciła do tematu nazewnictwa wykwintnych sałatek. O, jest, mój luby. Witaj, jak spacerek wśród śrubek? Znalazłem motylki do twojej lampki. Wiktor wymienił z Agatą automatyczny całus, a potem przywitał resztę grupy. Jakieś plany na wieczór? Jest kilka opcji. Na razie negocjujemy. Wyjawił Marek. Już ustaliliśmy, poprawiła Agata. Najpierw sałatki w chimerze, a potem Kazimierz. Marcin ostentacyjnie westchnął. Znowu szczypta elegancji z fetą w cenie dużej pizzy z podwójnym serem. Dobrze, że później posiedzimy przy piwie. Wezwiesz taksi? Agata zignorowała jego uwagę. Właściwie zwróciła się do Magdy, ale poczułam, jakby to było skierowane do mnie. Już sięgałam po telefon, na szczęście Wiktor zadzwonił pierwszy. Do dziesięciu minut, dwie Toyoty. Trzecia dopiero za kwadrans, obrzucił nas przepraszającym wzrokiem. Mamy tu auto, odparł Bolek, zawarkowany za galerią. Więc pojedziecie za nami. By zmiękczyć rozkaz, Agata zastosowała uśmiech zwany w firmie lodołamaczem. Bolek odparł swoim, cierpkim jak owoce pigwy. Możemy was odprowadzić, rzuciłam zakłopotana i natychmiast zmieniłam temat. – Byliście gdzieś na wakacjach? – Jeszcze nie. Przez tę modę na recesję upadł plan wypadu na Tahiti. – No i nie wiemy, co zrobić. Agata westchnęła. Wszyscy znajomi nagle postanowili oszczędzać i jadą po prostu na Mazury. Albo, czego już w ogóle nie rozumiem, nad Bałtyk. – Ja pewnie nie dostanę urlopu przed końcem września – zmartwiła się Magda. – Tyle jest roboty, odkąd ciebie nie ma. Spojrzałam z satysfakcją na Agatę. Niestety nie zauważyła, skupiona na tym, by dotrzeć na parking przed taksówkami. Ja też nie wiem, zradził Marek. Na szczęście brak planów jest w tym sezonie jak najbardziej trendy. No popatrz, zdziwiła się Magda. A jeszcze parę lat temu prowizorka była taka niemodna. Liczyły się dalekosiężne cele oraz wieloletnie inwestowanie w siebie. A teraz karpet mi spontan. Choć raz jestem en wok, mruknął do siebie Bolek. Wszystko przez ten irytujący kryzys na zagranicznych rynkach, podsumowała Agata. Jak pomyślę, że może być gorzej, mam ochotę rzucić pracę w kancelarii i sprawić sobie kawalerkę za kołem polarnym, odezwał się Wiktor. Tylko 150 dolców, a majsterkowania na całe lata. A ja mam coraz większą ochotę zaszyć się gdzieś na księżycu przyznał bolek. Podobno tam wszystko jest lżejsze, więc życie chyba też. Czym się zajmujesz? Zainteresowała się Agata, nieco zwalniając kroku. Jest lekarzem, zdradziłam. W pogotowiu. O, to fascynujące, przesadnie uniosła brwi. Z jaką specjalnością? Cerowanie skór i odwożenie do domu bywalców mordowni, których nie stać na taksówkę. A jeśli chodzi o specjalizację, słowo specjalizacja, wypowiedział z naciskiem nie mam żadnej. Chwilowo nie mam nawet nadziei na jej zdobycie. Mój szwagier skończył medycynę pięć lat temu, odezwała się Magda, oglądając swoje odbicie w sklepowej szybie. Cudem załapał się na internet. Próbował zmienić, ale nie może, bo wcześniej podpisał cyrograf, że w razie rezygnacji zwraca kasę. A teraz to już w ogóle nie może. Nawet ze zwrotem. Bo z braku środków i pomysłów zawieszono nabór na specjalizację, więc ciągnie i straszliwie narzeka. Przykre, skrzywiła się Agata, nie precyzując, co sprawia jej dyskomfort. Może pomówimy o czymś przyjemniejszym? A jaką chciałbyś mieć specjalizację? Nie odpuszczał Marcin. Co Agata skwitowała syknięciem. Bolek postanowił jednak odpowiedzieć: W tym fachu najmniej się liczy chcenia. To nie jest tak, że sobie coś wybierasz i mówisz: będę dermatologiem albo chirurgiem plastycznym. Jak przyjdzie lista z miejscami i masz do wyboru trzy na obrzydliwą internę albo dwa na okulistykę, a na chirurgię nie ma nic drugi rok z rzędu, to bierzesz co jest. Oczywiście w ostatnim dniu lista ulega zmianie, i tuż przed egzaminem dowiadujesz się, że nie masz na co zdawać, bo właśnie wycofali interne. Rany, przeraziła się Lena, to tak, jakbym złożyła papiery na marketing, a potem się dowiedziała, że nie ma naboru. Jest tylko historia, i co wtedy? Czekasz pół roku, bo przecież nie można składać podań na dwie specjalizacje jednocześnie. To by dopiero było rozpusta. A co z rozwojem? Zapytał Marek. Jest. Pochwalił się Bolek. Od ponad roku rozwijam mięśnie ramion od dźwigania noszy, mięśnie nóg od biegania po piętrach i mięśnie proste brzucha od śmiechu z obietnic ministra zdrowia. Straszne! Agata stłumiła ziewnięcie. Ale nie mówmy już o tym. Przyszliśmy się przecież odprężyć. Więc się odprężamy. W milczeniu sunąc na parking, gdzie zaraz przyjadą Toyoty. Trudno wtedy myśleć o tak przykrych sprawach, jak los grupki pechowców w zielonych fartuchach. Wiecie, jaki dostałam SMS? odezwała się nagle Magda. No, powiedz. Jankcy jest krótsza niż zakładano o całe osiemdziesiąt kilometrów. Ciekawe od kogo ten SMS? Pewnie od koła rozczarowanych miłośników rzeki Jankcy, rzuciłam półgłosem. Słuchajcie, dziewiąta. Obudziła się nagle paczula, do tej pory zajęta dotykaniem swoich odbudowanych magicznymi gestami włosów. Powinniśmy przyspieszyć. Na pewno nie idziecie z nami? dopytywał Wiktor, a gata uszczypnęła go w dłoń. To znaczy, nie namawiam. Mamy służbowe spotkania odparł Bolek. A to uszczypnięcie lepiej zdezynfekować. No tak, każdy jest teraz zapracowany po uszy powiedziała Agata, udając, że nie słyszy uwagi Bolka. Miło było poznać. Nie polecam się na przyszłość, Bolek znowu się uśmiechnął. Robię bardzo bolesne zastrzyki. 19. Powinnam była wywalić, Agacie, co myślę. Przecież nie mam nic do stracenia. To czemu milczałaś? Zapytała Malina, wachlując się teczką żarłacza. Ze strachu? Nie wiem. Umiem się bronić, kiedy ktoś otwarcie mnie zaatakuje. Ale kompletnie tracę głowę, kiedy spotykam się z życzliwością. Ale to przecież gierka. Nieważne, po prostu tracę rezon. Nie umiem się odciąć, złośliwie zażartować jak bohaterowie angielskich komedii. Totalna dezorientacja. Musisz dowcipkować? To jakiś konkurs? Właściwie nie, rzeczywiście. Klepnęłam się w czoło. Przecież ja wcale nie muszę sypać bon-motami. Nie muszę udawać wyluzowanej panny. Wystarczy, jeśli otwarcie powiem Agacie, co o niej sądzę. Wystarczy, zapewniła Malina. Zabawne, niby wiedziałam to wszystko. Może nawet radziłam innym, ale nie potrafiłam zastosować we własnym życiu. Brak dystansu, mam to samo. Ściekam się, że coś robiła mnie tak, za wolno, za późno, na półgwistka, a innym wybaczam i toleruję potknięcia. Nie da się wyskoczyć z własnych butów. Nawet jeśli z taką łatwością wskakujesz w cudza. Ale i tak wrzuciłam na luz, bo kiedyś Malina pokręciła z dezaprobatą głową. Bywało, że po spotkaniach ze znajomymi godzinami analizowałam, co mogłabym zmienić. Inaczej ująć temat, zaśmiać się w odpowiednim momencie, odpowiednio spłętować. Żałowałam wtedy, że nie mam wehikułu czasu, żeby się cofnąć i poprawiać, przerabiać, retuszować. Autocenzor, najgorszy z kontrolerów. Na szczęście mi przeszło, to znaczy zaczęłam się martwić czym innym. Właśnie. A jak sobie radzisz z tęsknotą? zapytałam. Nie radzę. Zrywam się po nocach i gryzę pazury, albo róg kołdry. Jeszcze chwila i dotrę do Watoliny. Przecież twój facet wyjechał tylko na letnie szkolenie, wróci. No nie wiem. Zaczęła ssać kciuk. Czuję w kościach, że tam zostanie. Pozna jakąś smukłą blondynę o zagubionym spojrzeniu i promiennym uśmiechu. Będą chodzić do sauny i na wyścigi reniferów, a potem mi wyśle list przez tego ich Mikołaja, że koniec było fajnie, ale za idealnie. I zobaczymy się za trzydzieści lat przypadkiem na promie do Malmy. Bardzo to przeżywasz. Próbuję zrozumieć dlaczego. Może przez ojca? Odparła po chwili zastanowienia. Wyjechał na kilka miesięcy zarobić na poloneza, a znikł na 16 lat. Moja mama też znikła i też okropnie nie znoszę rozstań. Dlatego staram się z nikim nie oswajać. Nie mam zwierząt, a z roślin hoduję jednego kaktusa. Bardzo odporny, ale czasem strzeli focha. Mrugnęłam. Ile miałaś lat, kiedy odeszła? Jakieś dwa, góra dwa i pół. Więcej samej nie pamiętam, zwłaszcza że zabrała wszystkie swoje zdjęcia. Stąd ta skłonność do fotografowania wszystkiego łącznie ze mną, domyśliła się. Ale skoro do trzeciego roku życia dziecko nie pamięta niczego, więc jak mogłaś zapamiętać jej zniknięcie? Tato rozpaczał przez kilka lat. Coś z tej rozpaczy musiało utkwić mi w pamięci. Zresztą zawsze mi powtarzał, że nie wolno się za mocno angażować, że ludzie znikają i dlatego lepiej się zbytnio nie przyzwyczajać. Ale to była jego rozpacz, nie twoja. Wiesz co, Jagoda? Myślę, że ty lubisz przejmować czyjeś emocje. Stąd ta skłonność do odsuwania się od ludzi. Żeby nie czuć zbyt wiele. Żeby nie przeżywać. Mam rację? Dwudziesty. Posunąłem się jeszcze dalej. Pochwalił się Mariusz, gładząc z zadowoleniem swoją rudawą brodę krasnoluda. Czyli? Wyzwalam się od Martyny. Buntuję się, kłócę, a poza tym urządzam sobie dzień dziecka pięć razy w tygodniu. A ona? Jest to burzona odparł, nie kryjąc radości. Prawi mi kazania. Straszy, że musimy poważnie porozmawiać. I co pani o tym sądzi? Myślę, że granie komuś na nerwach i temu podobne dziecinnej grażki nie świadczą o prawdziwym wyzwoleniu. To co mam zrobić? A trzeba coś robić? Skąd ta potrzeba uwolnienia się? Bo ja tak naprawdę nie wiem, czy ją kocham. Właściwie bardziej mnie irytuje, niż pociąga. Dlaczego pan z nią jest? A pani po co jest ze swoim herbatnikiem? No właśnie, po co? I skąd Mariusz wie, że to nie mąż o Tanity? Nie wiem, czy jestem. Odparłam. To dosyć skomplikowana relacja. Choć Ania nazwałaby ją prostą, jak zapięcie spodni. Myślałem, pąknął Mariusz, nieco rozczarowany, że wy, psycholodzy, macie całkiem inne związki. Lepsze, takie przegadane – no i że wiecie, jak znaleźć swoją połówkę. Panie Mariuszu, z tymi połówkami to trochę tak, jak z szukaniem zawodu. W szkole średniej jesteśmy pewni, że praca sama nas znajdzie. I to jaka praca? Pamiętam, uśmiechnął się. Jak byłem w budowlance, to myślałem, że zostanę gitarzystą basowym. Takiej za wiele się nie napracuje, poskacze trochę na koncercie, pokiwa się z basową, a sława sama na niego spłynie razem z dziewczynami. W tym wieku każdy jest zdobywcą świata kiwnął głową, a ja ciągnęłam. Potem na studiach tracimy część złudzeń, ale nie nadzieję, że się uda. Wierzymy, że właśnie nam trafi się praca lepsza niż innym ciekawa, atrakcyjna, zapewniająca może nie luksus, ale na pewno komfort. Po roku rozpaczliwego szukania pragniemy, żeby była jakakolwiek, nawet nudna i głupia, byle stała i bezpieczna. A kiedy wreszcie ją dostaniemy, to najpierw wskaczemy z radości, a chwilę później myślimy sobie, niech będzie, ale potem poszukam lepszej, zakończył Mariusz. Tak właśnie było z Martynką. A u pani? U mnie? Zaraz, zaraz. Nie tak łatwo wskoczyć w wehikuł czasu i przypomnieć sobie, co było sześć albo siedem lat temu. Sześć albo siedem lat temu. Zapisaliśmy się na te same szkolenia z podstaw komunikacji w związkach. Byłam wtedy sama i liczyłam, że dzięki kursowi przygotuję się na przyszłość. Uniknę starych błędów, jakby to było możliwe. Na zajęciach praktycznych poproszono ochotników, by pokazali, jak wygrać walkę o pilota. Nie znoszę podobnych popisów, więc schyliłam się, udając, że szukam na ziemi ołówka. Niestety nie wiedziałam, że prowadząca zajęcia reaguje na ruch niczym dinozaur. To może pani w beżowym sweterku pokaże, jak należałoby rozmawiać na temat wyboru programu. I pan z bródką. Tak, tak, państwo, wyglądacie na udaną parę z długim stażem. Wyszliśmy na środek i odegraliśmy wzorcową rozmowę małżonków, którzy każdego ranka wypijają litr syropu z melisy i kozułka lekarskiego. Dzięki temu, nawet w obliczu największych dramatów, potrafią zachować odpowiednią ilość cukru w stonowanym głosie. Znakomicie, jak sporadnika, pochwaliła. Odtąd już zawsze byliśmy jej parą pokazową. Pół roku później Bartek zaproponował, żebyśmy się spotkali poza szkoleniami. Przerobiliśmy już wszystkie wersje domowych sprzeczek, dzięki temu możemy od razu przejść do sedna. Czyli do czego? Chciałam zapytać, ale jak zwykle ugryzłam się w język. Czego dziś żałuję? Sześć lat zleciało jak spłatka, zakończyłam opowieść. Nic nie trwa równie długo jak prowizorka, podsumował Mariusz. Tyle, że czasem przydałoby się zadać sobie pytanie, czy nie warto wreszcie jej zmienić. 21. Strasznie trudno odejść od kogoś, nawet jeśli w niczym nie przypomina wymarzonej połówki. Dlatego powtarzam, że lepiej w ogóle nie wchodzić w taki związek, odezwała się Mariola. Człowiek spotka się parę razy na majówce i choć czuje, że to kompletna pomyłka, już zaczyna planować sylwka, a w niedzielę czeka z rosołem. Też jestem przeciwko prowizorkom, poparł ją Bolek. I nadal nikogo nie masz, zauważył Maciek. Bo czekałem na coś szczególnego. Nawet nie chodziło o to, że ma być idealna. To ja mam poczuć się inaczej niż zwykle. W tym czasie inni pozakładali rodziny, kierując się zasadą pierwsze lepszy. A ty dalej czekasz, przypomniała mu Mariola. Jeśli teraz się poddam, to tak, jakbym przekreślił wszystkie minione lata. Wolisz przekreślić te, które nadchodzą? No nie, zwłaszcza, że chyba znalazłem ten ideał. Kto to? Jak się nazywa i co robi? Zasypaliśmy go pytaniami. Znam tylko jej nika. Ale czuję, że nadajemy na tych samych falach, że widzi świat dokładnie tak, jak ja. Dwudziesty. Czy połówka musi koniecznie być naszym klonem? Irytowała się Malina. Jest idealna, bo myśli dokładnie tak, jak ja okropne. Zwykle szukamy ludzi o podobnych poglądach, ale nie identycznych. Nie o to przecież chodzi. Ja i Emek często mieliśmy inne zdanie na różne sprawy, ale czuliśmy, że to jest to. Przynajmniej ja czułam, bo on pewnie się już pocieszył treserką reniferów. Nie dzwoni. Zero kontaktu. To Chyba koniec. Jęknęła, wkładając do ust wszystkie palce. Sanie kciuka w tej sytuacji to stanowczo za mało. Wcale nie musisz poczekać, aż wróci z tego stypendium. Właśnie czekam. Zaznaczam dni jak Robinson Crusoe. Słuchaj, Malina, nie każdy facet jest taki jak twój ojciec. Próbuję pamiętać, ale udaje mi się tylko przez kilka minut. Myślisz, że to początki Alzheimera? Myślę, że to panikarstwo. Depresyjna panikara z Alzheimerem. Zaczynam rozumieć Emka. Wykorzystał wyjazd, żeby się uwolnić od pękatego wora nieszczęść. Z tym pękatym przesada, powiedziałam, obrzucając wzrokiem jej szczupłe kolana. To pamiątka po starej obsesji z czasów walki ze smokiem diety. Wyjaśniła natychmiast czasem z nienacka chwyci mnie lęk czy przypadkiem nie robię się za gruba. A byłaś kiedykolwiek? o mały włos, a byłabym z powodu tych cholernych diet. Odchudzałaś się? Pewnie. jak każda dziewczyna nawet jeśli ma idealną wagę, co innego faceci pomyślałam zaraz o bartku. Więc wiesz o czym się myśli na diecie, odezwała się malina odruchowo sięgając po krakersa, tylko o jedzeniu, właśnie. Co już zjadłaś, co możesz zjeść do końca dnia, ile jeszcze zostało kalorii, i na co je zamienić na duże jabłko czy mały jogurt? Na szczęście przestałam się odchudzać i wszystko wróciło do normy. Pogładziła się po smukłej łydce. No, może czasami napadnie mnie niewielki żarłok, ale nie takie smoczysko jak kiedyś, o jedną obsesję mniej. Będzie dobrze, malinka. Pocieszałam ją. Musimy tylko rozpracować przyczyny pozostałych obsesji. Dowiedzieć się, jak powstały i dlaczego. Właśnie. Przypomniała sobie. Z tym lękiem przed stratą to może być całkiem inny powód. Bo widzisz, pamiętam z dzieciństwa takie zdarzenie. Kiedy nie chciałam się bawić jakimś fajnym miśkiem, mama razem z ojcem szeptali przy uchylonych drzwiach o tym, że moje zabawki bardzo podobają się dzieciakowi z sąsiedztwa. Jeśli to nie działało, misiek znikał na parę dni. Gdy pytałam, odpowiadali, że pożyczyli go moim kuzynom. Po co ma obrastać kurzem? Mówiła mama, skoro Martunia zawsze o takim marzyła. Wtedy oczywiście włączałam Syrenę na półosiedla. A oni katowali mnie jeszcze parę godzin gadkami o tym, jaki to był fajny miś, najdroższy w całym papierniczym. Widzisz, ty go nie chciałaś, a Martunia bawi się całymi dniami. Dosyć okrutne, zauważyłam. No a kiedy już popadłam w czarną rozpacz, misiek nagle się znajdował. Może powtarzasz teraz tamten schemat? No wiesz, rodzaj myślenia życzeniowego. Przeżywasz rozpacz po to, żeby miś wrócił z Helsinek. Przez chwilę zastanawiała się nad moimi słowami. Może. Jest tylko jeden problem, Jagoda. Kiedy wreszcie znajdowałam Miśka wśród innych zabawek, Byłam tak przerażona myślą o jego ponownym zniknięciu, że nie potrafiłam się nim cieszyć. Dwudziesty trzeci. Kolejna próba oswojenia Władysława Olszyny. Właśnie stoję na korytarzu, pięć metrów od drzwi jego sali i zbieram resztki odwagi. Trzydzieści bardzo głębokich wdechów. Zaraz doprowadzisz się do hiperwentylacji, ostrzegł mnie Rysiek, albo do Nirwany. Próbuję odzyskać spokój przed rozmową z Olszyną. Taki stres? Rzucił mi zatroskane spojrzenie. Więc wejdziemy razem. No chodź. Rysiek podał mi ciepłą łapę i wkroczyliśmy do jaskini lwa. Sam lew, odziany w nową, błękitną piżamę, tłumaczył innym pacjentom, jak się pisze testament. Witam, kuracjuszy. Jak zupka? Bodnista. Jak w czterdziestym czwartym, tyle że wtedy dodawali dwa razy więcej kartofli mruknął Olszyna. O, nasza pani magik od komfortu, poznał mnie okrągły staruszek. Żaden magik, tylko najbardziej przerażona kobieta w tym szpitalu, sprostował Rysiak. A to wszystko dzięki panu, panie Antoni. Ja nic nie mówiłem, bronił się Olszyna. Byłem nawet milszy niż zwykle. Polemizowałbym, ale wolę pograć z panami w karty albo w mafię. Chyba, że chcecie, we flirt towarzyski. Siedmiu dżentelmenów i jedna dama. Rysiek zawiesił głos. Może być ciekawie. Już lepiej w mafie, bąknął nowy pacjent, zajmujący łóżko tuż koło drzwi. Tylko kto będzie bogiem? Ja mogę być. Znałam tę grę w setkach wersji. Odbębniliśmy ją na każdym szkoleniu integracyjnym. Zwykle mnie wybierano do roli boga, czyli prowadzącego. To ja zaraz zrobię karteczki z imionami mieszkańców. Zaoferował się Rysiek. Pewnie znowu wylosuję Holmesa i zostanę odstrzelony na samym początku, oznajmił ponuro olszyna. Zawsze możemy powtórzyć losowanie, pocieszyłam go. I tym właśnie różni się gra w mafię od prawdziwego życia, co panowie? 24. Wcinamy knedle ze śliwkami i podpytujemy Bolka o tajemniczą nieznajomą. Nic wam nie powiem, bo i tak nie zrozumiecie. Zakochałeś się? Rozmarzyła się Julka na chwilę odkładając widelec. Wszystko do tego zmierza, zdradził Bolek. Ostatnio na przykład rozmawialiśmy o sztuce. I nagle ona mówi, że chce zrobić film o ludziach, którzy zajmują drugie miejsce. Sportowcach, osobach biorących udział w rozmaitych konkursach i castingach. I wiecie co? Jak byłem w liceum, miałem identyczny pomysł. Żeby sfilmować rozczarowane twarze tych drugich. Ciekawe! Bąknęłam wpatrzona w pusty talerz po knedlach. Wypada wylizywać śliwkowy sosik, czy raczej obciach? Chyba spotkałem pokrewną duszę. Pochwalił się Bolek. A jak wygląda ciało tej duszy? Zainteresował się Maciek. Konkretne jak zawsze. Nie wiem, nie oglądałem. A głos jaki ma? zapytałam. Nie wiem. To jak się kontaktujecie? drążył Maciek. Przez internet. To żaden związek, doktorze, tylko wirtualne podchody. Już lepiej sobie pograć larą Croft. Nie jest w moim typie. A mi się kiedyś podobała. Wyrzeźbiona przez naturę jak trzeba. Przez grafików chyba, rzuciła Julka. Teraz to już nieważne przez kogo, bo mam swoją żmiję. Znaczy kobitę, poprawił zaraz, nerwowo zerkając na drzwi ambulatorium. I żeby stanęły na parkingu trzy takie lary, moja i tak wygrywa konkurs. To jest dopiero miłość. Dwudziesty piąty. Malina wróciła busem do Krakowa, przybita brakiem wiadomości od herbatnika. A my z Maćkiem obieramy ziemniaki na spóźniony obiad. To znaczy, próbujemy. Bo ja, wiadomo, trzy lewe ręce, a Maciek ledwo trafia nożem w kartofel. Coś ty taki zmarnowany i łapy ci się trzęsą jak Tomczakowej po kolejnej domowej scysji. Znowu bierzesz buterol? W życiu, doktorze, żadnych bułgarskich świństw. Nigdy więcej. Na pewno? Na sto procent, potwierdziła Julka. Pamiętam, że kiedy brał, wody mu odchodziły jak przed porodem, tyle że pod pachami. Co się dzieje, Maciek? Przecież widzę, że się cały telepiesz. No bo kobita mnie rzuciła, wydusił z siebie. Wczoraj, pod wieczór. Cierpię jak Fix, a jednocześnie trzymam fason, co kosztuje w cholerę energii. Wystarczyłoby do oświetlenia naszego szpitala. Jak to rzuciła znowu? Tym razem naprawdę. Akurat. Nie widziałem trwalszej pary od was. Ogniste połączenie całkowitych przeciwieństw. Doktorze, proszę. Maciek podniósł rękę niczym policjant zatrzymujący ruch uliczny. Dobrze już dobrze. Wycofał się Bolek. A powiesz nam, co się stało? Sam nie wiem. Wróciłem z treningu. Trochę spóźniony, bo testowałem nowy modlitewnik. Wchodzę do kuchni, żmija przy stole, usta zacięte w linijkę, nieruchoma, tylko paluchy biegają jak po klawesynie. Pytam, co jest? Ona, że znowu się spóźniłem, że to już piąty raz w tym miesiącu. Ja nic. Niech se pogada wyrzuci, co ma na wątrobie, bo jej pęknie, a wiemy, jakie tu są szanse na przeszczep. Już łatwiej na marsa polecieć. Co powiedziała? Zniecierpliwił się Bolek. Że musimy się rozstać, bo jesteśmy z innych półek. Co tam półek, galaktyk, może nawet wszechświatów. Słowem kompletnie niedobrani. My czujecie klimat? Sierdził się Maciek. Co dalej? Ponaglała Jadzia, która zajrzała dopytać, o której dziś obiad. Jak ktoś zrywa tak na poważnie, to wiadomo, o co chodzi, nie? Mnie nie bardzo, ale przytaknęłam zresztą stada. No więc pytam Iwonkę, czy sobie kogoś znalazła, a ona. I widzisz, Maćku, ja tu poważne sprawy poruszam, a ty sprowadzasz wszystko do seksu. Zatkało mnie. Do jakiego niby seksu? Zdurniałam kompletnie. Wtedy ona, że od roku próbuje mnie nauczyć punktualności. Na trening to umiesz przyjść o czasie, ale na spotkanie ze mną pół godziny spóźnienia. No a knajpy? Porażka. Bo albo zapomniałeś spalacza tłuszczu, albo akurat musisz wrócić do domu, żeby wypić swój koktajl z protein. Ważna sprawa, przyznał bolek. Mówiłem przecież. Bardzo mi nawtykała, ja stałam jak ten klocek grubo ciosany i tylko powtarzałem: Skoro tak uważasz, trudno. Trzeba było walczyć. Co mi da ta informacja, doktorze, jak już po wszystkim? Burknął Maciek, trąc pięścią oko. Może jednak nie. Próbowałam go pocieszyć. Po wszystkim, bo się pożegnała z chłopakami. Uściskała każdego z osobna, najbardziej szkatułę i poszła. Cholera, jeszcze zgubiłem kontakt. Maciek rzucił nam przerażone, turkusowo-szare spojrzenie. A kupiłem trzy dni temu. Specjalnie dla Iwonki, bo tak lubi niebieski kolor. A teraz to już bez znaczenia. Stłumił szloch. Trzeba było wydać na butle oliwki do masażu. Przynajmniej coś bym z tego miał. Wysoki połysk, mruknął Bolek. Mogę z nią pogadać, zaoferowała się Julka. Ani się waż, krzyknął Maciek. To poniżej mojej godności. Przecież wiesz, że w miłości trzeba czasem schować dumę do kieszeni. Ale w pewnym momencie trzeba ją wyjąć, odprasować i założyć jak garnitur do trumny. I wiecie co? Czuję, że to jest właściwy moment. Dwudziesty szósty. na przejażdżka. Nawet pakier, zwykle znudzony ludźmi, okazuje Maćkowi zainteresowanie ze sporą dozą współczucia. Podczas dopinania popręgu, zamiast nerwowo skubać się po piersi, położył mu na ramieniu swój wielki kosmaty łeb. Dzięki stare, mądę się trzymał, mruknął Maciek, gładząc go po uszach. Na ile dam rada? Nadal się nie odzywa? Zapytałam. A ty nie możesz. Nie będę się narzucał. Widziałaś, żeby jakiś koleś w polskim filmie wydzwaniał do kobity? W psach na przykład? Ambitny wzorzec, gratuluję. Jagoda, nie rozumiesz, że boję się ośmieszyć, rzucił łamiącym się głosem: Czym ośmieszyć? Że jesteś szczery, że jestem miękki, choć wyglądam jak góry skaliste. Nie umieszkał skromnie dodać. Jak dla mnie bardzo się ośmieszasz tekstami o kolesiach z polskich filmów? A nie wolicie tych kalerów zbiecznie gotową do strzału bronią? Wprost marzymy, żeby dla nich miał na dywaniku. Jeszcze dorzuć cytat o starych dupach i naprawdę spadnę z konia. Nie dorzucę, bo. bo Iwona miała dwa lata więcej niż ja. I wcale mi to nie przeszkadzało, wiesz? To ci dopiero postęp prychnęłam. Tak spokojnie podchodzić do dzielącej was różnicy pokoleń. Ponad siedemset dni doświadczeń. W przedszkolu ona była w grupie wiewiórek, a ty dopiero zdobywałeś ślify wśród zajączków. Uśmiechnął się Blado. Mów mi jeszcze, to jest szansa, że się zakocham. Lubisz torcowanie? Mało powiedziane. Czasem się zastanawiam, czego bardziej mi brakuje. Samej Iwonki czy tych jej jadowitych ukąszeń. I wiesz co, Jagoda? Naprawdę nie wiem. Tego nie da się chyba rozdzielić. Zastanawiałam się, masując obolałe po jeździe kolana. Po co rozdzielać? Ania podała mi chłodzący żel. Na tym właśnie polega miłość. Że chcesz być z kimś, kto czasami wkurza cię na maksa albo nudzi jak piosenki Ireny Santor. Myślałam, że to raczej uzależnienie. Bąknęłam. Uzależnienie jest wtedy, kiedy chętnie byś odeszła, ale nie masz do kogo. Więc tkwisz w błotku, okłamując samą siebie, że to pierwszorzędna borowina. 27: Wyrwałam się na godzinkę ze stacji, żeby popłacić rachunki i przy okazji kupić sobie jakiś drobiazg na dzień dziecka. Kiedyś trzeba zacząć. Krążyłam właśnie po drogerii, kiedy zauważyłam masywną postać z zapałem spryskującą nad garstki jedną z wód toaletowych. Maciek, ty tutaj? Zdziwiłam się. Maciek najpierw próbował się schować za regałem z kosmetykami do stylizacji włosów, a potem oblał się intensywną czerwienią od czubka głowy po końce owłosionych paluchów u stóp. Ja go da błagam, nikomu nie mów. Okej, okay. nie wiedziałam, że wizyta w kosmetycznym to dla ciebie taki obciach. Wyglądałeś na faceta, który nie oszczędza na olejkach i samoopalaczach. Ale ja tu przyszedłem, żeby sobie powspominać. Pokazał paseczki papieru nasączone perfumami. To był jej ulubiony zapach, a tego zawsze używała wiosną. Wystarczy, że powącham, a mam ochotę ryczeć. Tylko obecność ludzi mnie powstrzymuje. Dlaczego właśnie ona? Nie wiem. Otarł powieki delikatnie, żeby nie wyłuskać szkieł. Wszystkie laski, które miałem przed nią, były sto razy bardziej w moim typie niż ona. O wiele ładniejsze niż ta wredna, pręgowata, jadowita żmija. Więc dlaczego z nimi zrywałeś? Bo były jak tandetne ozdoby na choinkę. Wiesz, jak to jest. W grudniu kupujesz pudło bombek. Wydajesz fortunę, ale nie możesz się oprzeć. Takie to wszystko błyszczące, kolorowe, obsypane brokatem, jak pacjentka bolka. A w lutym rozbierasz choinkę i nagle widzisz tandetę. Krzywe, wyblakłe wzory, zdrapaną farbę, okropne kolory. Ale następnej zimy znowu dajesz się nabrać. Dopóki nie trafisz na prawdziwą bombę. Tak właśnie było z Iwoną. Więc dlaczego do niej nie zadzwonisz? Bo prawdziwy facet zostawia wybór kobiecie. Głupio robi, skwitowała Jadzia. Bo jedna Iwonka nie traktowała go jak Kasia z tego opalonego kloca. Z grubą warstwą oliwki na karoserii, dodała Mariolka. Maciek ma kasę? Zdziwiłam się. Nie ma, bo wydaje wszystko na konie. Ale dla kogoś, kto nie zna sytuacji... Własna siłownia, stadnina, dom świeżo po remoncie, auto w leasingu. jednemu brokatowi z dyskoteki zakręciłoby się w głowie. Tylko Iwona miała do tego dystans. Podobno brokaty były ładniejsze, a dla Maćka ciało to podstawa. On tak mówił, że ładniejsze? Nie dowierzała Jadzia. Doktor widział jego poprzednie kobity, niech samo pisze. Bordowe pasemka, indiańska karnacja, białe, obcisłe spodnie. Na twarzy pół litra fluidu, na ustach liliowa szminka. Na powiekach perłowe cienie, ciągnące się aż do uszu. Na głowie biała bejsbolówka, do tego cwaniacki uśmiech trzecioligowego piłkarza. Krótko mówiąc, Maciek przebrany za kobietę. Iwona przy nich wyglądała jak z innej planety, przyznała Mariolka. Nic dziwnego, że młody wpadł po daszek swojej czapki. Wiecie co? Odezwała się Julka. Każdy zadaje sobie pytanie, dlaczego Maciek wybrał właśnie ją, a nie brokaty. A czemu nikt nie zapyta, co dziewczyna po kroju Iwony widziała w takim Maćku? 28, Widziała we mnie człowieka i za to ją kochałem. Może nawet dalej kocham. Toś naprawdę twardziel. Ja bym już dziesięć razy zadzwonił. A pan, doktorze, czemu nie dzwoni do tej swojej tajemniczej? Podobno panu zależy. Bolek wzruszył gościstymi ramionami. Znowu prosiłem ją o spotkanie, odparła, że nic z tego. Możemy porozmawiać na sieci o twórczości, sensie życia i. żadnych zdjęć, spotkań, flirtów, wyłącznie porozumienie dusz, westchnął. Może po śmierci by nam się udało, ale za życia chce się człowiekowi czegoś więcej. Robi doktorowi smaka, pocieszyła go jadzia. Ja swojego też tak przywabiałam. Tyle, że przez telefon. Niestety zlisił się po trzeciej randce, jak mu zaserwowałam popisową melbę. Więcej nie zadzwonił. To nie tak, usiłował uprostować Bolek. Od początku zapewniała, że chce tylko pogadać, żadnych obietnic, podkręcania, więc nie powinienem czuć się rozczarowany. A jednak, bąknęła pod nosem Julia. Człowiek zawsze liczy na coś więcej, jakiś mały cud. Bolek nie przytaknął. Nie musiał. No cóż, zostają nam wieczorne rozmowy na sieci. Lepszy ryc niż nic. Minimalista, skwitował Maciek i zanim odbiliśmy piłeczkę na jego poletko, zwiał do łazienki. 29. Wracam do Olszyny zadowolona, że choć troszkę poprawiłam mu humor, dając się ograć w karty, kiedy zaczepił mnie Rysiek. Tuż przed windą. Czy chasz na jakąś życzliwą duszę, która uwolniłaby cię od nudy? Nie jakąś, tylko ciebie. Tęskniło mi się. Każdej to mówisz? Spojrzał mi z wyrzutem prosto w oczy i zaraz zmienił temat. Dasz się zaprosić do biura na szarlotkę? Sam upiekłem według przepisu Krysi. Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda moja kuchnia. A co z Krysią? Wyprowadziła się? Prawie dwa tygodnie temu. Razem z naszym synkiem. Niby tylko na sąsiednią ulicę, ale i tak przypłakałem trzy noce z tęsknoty. Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec. Koniec Jagódka to był już pięć lat temu, po ostatniej rozprawie. Ale wiesz, jak ja się przywiązuję do ludzi. Co ja mówię do ludzi? Do wszystkiego. Miałem chandrę, jak zakończyli Esmeraldę. Dobrze, że mi Mariolka nagrała trzydzieści ostatnich odcinków, to sobie puszczam w deszczowe niedzielę. Też nie lubię rozstań. Sama nie wiem jak przeżyłam pierwsze dni przymusowego urlopu. Ja bym nie przeżył utraty pracy. Na szczęście mi to nie grozi. Nikt nie czyha na twoje miejsce? Mało kogo podnieca perspektywa przepychanek z braćmi Zefiryna, a takich scyzoryków, jak w okolicy pod Dostatkiem wszyscy chorowici. Bolek wspominał, że zdarzają się starcia z pacjentami. Na szczęście jestem ugodowy, wyjawił. Inaczej już bym nie żył. Poza tym nie opłaca się zatrudniać kogoś nowego, skoro ja pracuję za połowę pensji. Obcieli ci zawłóczenie się po korytarzach? Sam się zrzekłem. Po co mi tyle kasy, skoro mam dożywotnią rentę, którą pośrednio zawdzięczam rodzicom.